Dzień dobry, witam w moim serwisie. Dzisiaj jedyne typowe ujęcie, bo nie laptop, bo PC. Musimy to wszystko wyczyścić. Wymienić dysk na SSD. Tak więc lecimy. Odpinam tak zwaną P4. Mamy tutaj AMD. A czy on się zechce jedną ręką odłączyć? Zechce. Zobaczymy, jaka pasta. Wow! Pasty prawie nie było. Słucha. No dobra. Idę to wypucuję. Za chwilę wracam, pokażę co dalej.
Okej, mamy oczyszczone, wymienioną pastę i wszystko zrobione, co trzeba. Mamy sobie dysk twardy SSD. Odkręcamy starego otwarciela. A i przykręcone z drugiej strony. Więc musimy drugą stronę obudowy zdjąć. Tam się pewnie też kurz wysypie. Nie, nie jest najgorzej. Teraz posprzątamy. Dobra. I tutaj mamy przykręcony ten dysk. Lecimy. Wróć. Sorki, tu mamy dysk. Tam mamy CD-ROM. Tak już powinien wyjść bez żadnego problemu. Klapę z tej możemy zamknąć, nie potrzebna już. Zakręcam z tyłu obudowę, żeby to się jeszcze chciało poddać. No, udało się w końcu. Wracamy. Jest pincetka wyjęta. Na jego miejsce idzie nowy dysk. Tym celem musimy śrubki znaleźć. Nie wiem, czy kręcimy nowy dysk. Zestawy niestety nigdy nie dają. No, jedną mamy, a drugiej nie mam. Chyba mam. Zobaczymy, czy będzie pasowało. Mamy śrubkę, sprawdzimy, czy pasuje. Tak. A tu mamy takiego krótkiego, drugiego kandydata. Nie. Inny rozstaw tego gwindu. Dobra. Może taka. Będzie dobra. O. Pasują. No to próbujemy wkręcić. No tak, i tutaj mamy taki ostaw, że tu nigdzie nie pasuje ten dysk. To się obudowa z czasów, kiedy takiego dysku nie przewidziano. Może tu wyżej się uda. O! Tutaj się uda nam. Na tym. Dobrze. Siedzi. Wtyczki. Uf.
wszędzie krytyczki, wszędzie krytyczki. Wszechobecne, wszędzie krytyczki. Mamy obcinaczki. Odcinamy tutaj krytytkę bez kabli. Dobra. Podłączamy sobie to pod dysk. Prąd jest. Teraz komunikacja. Dobra. Mamy to. I gotowe. Jeszcze kostkę ramu trzeba będzie zamówić dodatkową. Ale mamy to, komputer wyczyszczony, pasta zmieniona, wszystko wyczyszczone, wydmuchnięte, dysk wymieniony. Trzeba zainstalować system. Komputer oczywiście się uruchomił i działa. Tutaj pokażę jego fajną obudowę od Zalmana, w której wybiera się, jaki system operacyjny ma wrzucić. Tutaj dziesiątkę w tym wypadku. I on symuluje, ma normalny obrazek ISO, dysk SSD w środku i symuluje napęd DVD. Genialna sprawa, to wszystko już czyściutko. Aktualnie przygotowuje się system do pierwszego uruchomienia po wgraniu. Tak więc myślę, że wszystko będzie już w porządku, tu jest już czyściutko. Silacz, wszystko jest super. Wydmuchnięte, wyczyszczone, pasty zrobione pędzlem, tak jak było to na wcześniejszym materiale. Mam nadzieję, że jak zawsze mój klient będzie zadowolony. Tu jest słynny dual BIOS, dwa BIOSy. Znaczy jeden BIOS zapisany w dwóch kościach, razy dwa. Jak jedna kość padnie, to z drugiej się odtworzy. No nic, stara dobra konstrukcja. 10 lat na pewno. Pozdrawiam ślicznie i do zobaczenia. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!